Może on nam coś doradzi. Na honor jam jest sir kot dorn kotimest, królewski miał ladyn zakonu przekota. Obrońca wschodnich marchi, protektor zachodnich marchi, lord Pazurkowa Dolnego. Dobra, dobra, dotarło. Jesteś fajny i ważny. Nie obruszaj się, kociątko. Chciałem po prostu okazać wam szacunek, odpowiednio się przedstawiając. No, ale skoro tak wam spieszno, czego potrzebujecie? Możemy ci jakoś pomóc w przygotowaniach do bitwy? Tak, na honor. Popatrzcie, kim się trawił w szawy miot rekrutów. O, cudziaki! Tyle lat trenuję kotki w szlachetnej sztuce fechtungu, ale przy tych tutaj wąsiki opadają. Pomóżcie mi się przebić przez ten beton bez talencia, pod którym skrywają serca prawdziwych miłowników. Ciekawe, w jaki sposób mamy to zrobić? Walczyć z nimi? Jeśli mamy odepchnąć te rzesze mebli, potrzebujemy każdych łapek zdolnych zadać cios. Ale te gołąbie syny trafiają co najwyżej we własny pyszczek. Tak. Faktycznie, widywałam już bystrzejsze kotki. To jak, pomożecie mi ich wytrenować? Oczywiście, że tak. Najwyżej będą mięsem armatnim. Uczynimy z nich prawdziwych wojowników. Miałowników w sensie. Możemy spróbować naprawić ich umysły solidnym szkoleniem bojowym lub ich serca inspirującą przemową. Tylko kto się podejmie zrobienia tego? Nie wyglądają na takich, którzy wytrzymaliby więcej niż jeden bodziec. O, rana. Próbuję za dużo nie gada, ale jest wybrańcem. Mjałdaldor raczej się nie nadaje na szkolenie miałowników. Miałowa ich zarazi głupotą. Miałtankowi to ja w ogóle wolę niczego nie poświęcać. Chociaż akurat z Purshimą mu się udało. Ale niech Purgli to zrobi. To ma sens. W końcu Purgli jest jednym z nich. Niech ich wyszkoli. Bo on nie jest od gadania. Tak. Tak. O! Tak. Tak. Takie tam. O! A, patrzcie, jacy wyszkoleni miałownicy. Teraz wszyscy mają zeza i niektórzy nawet brak zębów z przodu. Istotnie, Purgli, to było świetne szkolenie. W życiu nie widziałem tak natchnionego fechtungu. Czyżbyś dostąpił zaszczytu uczestnictwa w korepetycjach szermierczych słynnego Kotiuszy Czarnego? Zawisza Czarny! Tak, niezwykłe. Jestem spokojny o los tych rekrutów całej cykoterii, bo ty jesteś za nami. 40 punktów doświadczenia. Purgi awansuje na poziom 6. Koniec treningu. Zgłoście się do koszar po sprzęt i nie zapomnijcie o tym, czego się nauczyliście. Jej. Dzieją się rzeczy. Cały czas nie mam pieniędzy. Nie, chcesz tam wchodzić dalej? Okej. Jestem pełen wiary i nadziei. Cieszę się. Nie mam pojęcia, na jakiej postaci on jest oparty. Tak szczerze. No co my tu jeszcze możemy zrobić? W sumie. Możemy... Boże, zapomniałam o tym wozie tutaj. Ale można wejść jeszcze do środka, bo tu była jeszcze jedna kotka, nie? Podejrzewam, że to jest ta słynna Gryzelda. Chyba, że ty. A, nie, to jest Gryzelda. Jestem Gryzelda i nie chcemy się z wami gadać. Takie mestuchy jak wy już dawno powinny podwinąć ogonki i schować się z dziećmi i tarcami. O co mówi pani takie niemiłe rzeczy, to co ja dobrać w pani sercu?
sama masz dobro w sercu, cieniasko. Jeszcze tu jesteście? Racja kotek leci na ciebie. Jak idą przygotowania do bitwy? Rozniesiemy ich w pył. To tylko nic nie warte kawałki sklejki. Ich porażka będzie legendarna i dostaną łupnia tak wielkiego, że jeszcze wielni po bitwie ze wzgórzami będą unosić się ich trocina. Jesteś bardzo pewna siebie. Racja kotek. Racja kotek leci na ciebie. Teraz, gdy wiem, ze mnie ktoś pokochał, mogę zrzucić maskę wojowniczki i stać się wrażliwą kotką domową, którą w skrytości serca zawsze byłam. Jejku, jejku, naprawdę? Nie, racja kotek to cienias, który 3 razy przegrał ze mną w walce na gołe klaty. Na gołe klaty? No dobra, potencjał księżniczki. Jakie jest twoje zapatrywanie się na zostanie księżniczką? Wolałabym w pław przepłynąć w morze, walcząc gołymi łapkami o sardynki z rekinami kotojadami. Jak widzisz się w różowej księżniczkowej sukience prawdziwej księżniczki? Wolałabym wyginąć. Boję się, że ona tutaj w tym wypadku rzuci się samobójczo na te kotorki, jak wsadzimy ją w tą sukienkę. Co zrobiłabyś, gdyby napadła was banda kotorków? To bardzo proste. I po wykonaniu pół obrotu w trakcie piruetą uników wbiłabym z tych mego mięsa w plecie ostatniego z nich, obajając się strumieniem ciepłej potoki sklejającej moje futerko. Aha. To było bardzo opisowe. Szczególnie podobał mi się kawałek o roztrzaskiwaniu czaszek kotorków stylizkiem topora. Tak. Ojej, nie sądziłam, że na tyle sposobów można wyłamać kotorkowi łapkę. Wiele jeszcze przed tobą do odkrycia, dziecinio. Jeszcze jedno pytanie. Czy jesteś w stanie zjeść halibuta bez patrzenia na łapki? Zjadłabym go niczym wciąż bijące serce mojego wroga. Wydaje mi się, że nie musimy dłużej szukać. Ona będzie idealną księżniczką. Obawiam się, że nie podzielam twojego entuzjazmu, Mruter. Istotnie, to świetna wojowniczka, która poradzi sobie wszędzie, ale nie wykrzesałaby z siebie tyle gracji, nawet gdyby od tego zależało życie jej oddziału. Wątpię, by nawet stwory tak tępe jak kotorki dały się nabrać. Trudno zaprzeczyć, że to właśnie Gryzelda byłaby najsilniejszą księżniczką. Nie wyszedł mi bardzo ten głos, ale troszeczkę mam... Bo my tu mamy zwiadowcę jeszcze. No i ten tu. Wiem, że jestem półkotorkiem, ale proszę tak na mnie krzywo nie patrzeć. O, idealny byłeś. Hej, jak byś się widziała jako księżniczka? Katarina księżniczką. O, o ty! Może ciebie wsadzimy w tą sukienkę. Na pewno by się nabrali. Może coś mogę jeszcze tu zrobić? Tak. Okej, nie. No to szkoda. Pewnie powinnam teraz podejść do niego i z nim porozmawiać, kogo chcę na księżniczkę. Ale wiecie co? Najpierw to my pójdziemy zdobyć ten... Co to było? Miecz. Legendarny miecz, tak? To nie był ani topór, ani miecz, to był młot. Leno, twoja pamięć po prostu jest gołąbiowa. Pac, spacenie bram to moja skryta pasja. Ale ja chcę wyjść przez te bramy. Chyba, że mam iść... Boże, nie tą bramę.
Dobrze, ci radzę, Router. Zrób zakupy teraz, bo potem może być dramat. Jako rasowy przygodysta wyczuwam perspektywy napotkania sklepów i wolnych kupców. I potrzebę zapisywania swoich postępów. Teraz jest dobry moment. No dobrze. I, zakupy? W sensie, kupiłabym coś dla tej... dla mojej kochanej bułbułki. Zapomniałam o tobie. Nawet nie próbuj mnie pytać, czy nie chcę, aby być księżniczką. Jestem za stara na takie swawole. Poza tym mam obowiązki w leczniczy. Naprawdę, jesteś za stara. Jak śmiesz! Sama to powiedziałaś. Pokaż mi swoje towary. Więc tak, gryzałkę. Tak mnie na nic więcej nie stać, więc wydajmy całą kasę na więcej strzał. I tyle. I jestem spłukana. I jest fajnie. No dobra, idziemy. To co, wycieczka po Mjolnir? Jesteśmy gotowi, mamy mikstury i wszystko? Mroczny mściciel nienawiści jest zawsze gotowy. No to w drogę, po nowy lepszy młot, którego obiecuję nie zdefraudować. Aha. Mój wykrywacz kłopotów pika. Dobrze, że konstelacja słońca w tej galaktyce sprzyja tej wyprawie. Tak. A ja chciałam tędy przechodzić. Mech. Ale fart, że po drodze nic ciekawego się nie działo. No, ale teraz musimy uważać. Na, wystarczy, że pójdziemy tą drogą dalej na zachód i dotrzemy na granicę lasu, w którym ma znajdować się Mioria. Chyba ta domaga się atencji. Może warto byłoby się nią zająć? Co by tu z tobą zrobić, moja droga? Bardzo mi się nie podoba ta dramatyczna muzyka w tle. Tak jak generalnie soundtrack do tej gry był mi obojętny, to... teraz mi się nie podoba. Niech się wybiega. O! Dobre pieczywo to sobie nie wybiega na pieczywo. No dobra. Jakkolwiek zrzucenie ubrań i popędzenie w nieznane jest w pewien sposób wizją miłą memu sercu, powinnam chyba trzymać się drogi. Zatłuczmy to. To wygląda dziwnie. Mia, to zupełnie pokojowo nastawione do świata król taboretów. Nie ma sensu go zaczepiać. Okej, czyli dostanę pewnie na niego zadanie. Jesteś drzewem. Jestem ciekawa, jak to jest tu król. Nie możemy jeszcze wrócić, nie będziemy uciekać przed przeznaczeniem. A mogę się jakoś do niej dostać? Ale widzę ten. Nie stąd na pewno. Jakie radosne. Mioria. Patrzcie na te wielkie wrota. To niechętnie wejście do Miori. Nawet pilnuje go jakiś przystojny poganin zza morza. Witaj, jestem Router. Chciałabym przejść przez te wrota. Martyla Moga, witaj Mruter, jestem Kotorald Pięknozierski, książę Nordkotów z Zamora. Ja również bardzo chcę przejść przez te wrota, dlatego jestem tu uwięziony, póki przez nie nie przejdę. Jak to jesteś uwięziony? Nie możesz po prostu stąd iść? Ty nie rozumiesz, ja muszę przejść przez te wrota. Po prostu muszę. Drapie mnie i drapie. Niestety to nie działa. Potrzeba klucza. No dobra, to gdzie jest klucz? Klucz został uprowadzony przez wielkiego króla taboretów. Na honor, no przyznam się, przegrałem kary.
przegrałem klucz w karty z królem taboretów. Teraz nie mogę iść odzyskać tego klucza, bo spranie siedziska tego taboretu byłoby z mojej strony niehonorowe. A honor jest dla mnie wszystkim. Możemy odzyskać ten klucz dla ciebie i udawać, że wcale nas nie przysłałeś. Motyla noga, wyborny pomysł. Idźcie chyżo, król rezyduje nieopodal, na północnym wschodzie stąd. No, widzieliśmy go. Ale ja chcę zobaczyć inne rzeczy. W sensie, tam się potłuc. Zapiszmy grę. Zobaczymy, czy mogę iść tu. Tłuste krzesła. To są trzy krzesła. Słuchajcie, to może być ostre. Łaj. Te zołzy się leczą, racja, więc lepiej się skupić na jednym, prawda? To tłuczemy tego. Szczowna jajnikiem. Atak przywołujący furię, statek gołąbi. Zadaje duże obrażenia magiczne, zatruwa oraz obniża fart. A, na razie nie. No serio, Dobby. Zwycięstwo! 45 punktów doświadczenia. Co? I nie mogę przejść dalej? Pierwszy raz się zdarzyło tak, żeby trupy mi zagradzały drogę. A... co ja może i tak... zastanawiam się. Co my tu mamy w ogóle? Przygoda. Kotorki romansujące na dodatek. Dobra, pogadajmy z nim. Wreszcie cię znaleźliśmy, królu taboretów. Nie będziesz więcej terroryzował przystojnych pogan z zamorza. Oddasz klucz dobrowolnie, czy wolisz zginąć? Co? Wolisz zginąć niż oddać klucz? Szarża! To trochę smutne. Uważajcie! W blasku błyskawic jego majestatu przybywa taboretowe wsparcie, by bronić swego monarchy. Mech. Tak tłuczemy jego, skoro już możemy. Jej! To nie było trudne, tylko trochę smutne. Trzeba było uważać, z kim zadzierasz, królu taboretów. To musi być klucz do tych ważnych wrót, bierzmy go. Okej, to jest pójście w dzicz. Zanim ja pójdę do tych wrót, to sobie pozwiedzam. Zobaczymy na przykład, co u tych romansujących kotorków. Widzę, że kotorki bezpośrednio zagrażają cykoterii. Właściwie to tylko sobie niewinnie obozują i... miażdżeć! To były romanse. No i super. O Boże, teraz dopiero widzę, jak Miałdeldor się cieszy. 30 punktów doświadczenia. Nie będą już zbóje bić prawych kotów. Ten wianek wygląda napleciony w kształt symbolu pokoju, ale zapewne pozostanie niedokończone na wieki. Zawartość tej skrzyni należała do kotorków, ale skoro nie żyją, mamy tu punktowe nity runiczne. Intuicja przygodysty podpowiada mi, że to jeden z trzech elementów niezbędnych do wykraftywania epickiego pancerza. Warto było. Dobra, zwiedzajmy dalej. Tak mi się wydaje, że nie muszę tego tu robić, mogłabym iść od razu do Miori. To chyba droga do lasu, w którym znajduje się wejście do Miori. Później. A tu co jest w takim razie?